Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne lekko spóźnione kibolskie relacje. Mam nadzieję, że ze względu na okres wakacyjny wybaczycie nam tą obsuwę. W ostatni weekend rozegrano tylko część zaplanowanych spotkań, bo Lech, Raków i Lechia przełożyły swoje mecze. W Białymstoku Widzew pokazał się w dobrej liczbie, a Wisła w Rzeszowie. Sporo działo się też przy okazji meczu Arki z Zagłębiem Sosnowiec, ale przede wszystkim w drodze powrotnej gości. Ciekawie było też w Cielcach, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Zagłębie Sosnowiec na daleki wyjazd nad morze wybrało się specjalem w 471 osób. Gości wspierały delegacje z Bielska, Przemyśla, Pragi, Andrychowa, Elbląga oraz Warszawy. W drodze powrotnej na sosnowiczan wracających z Gdyni czekała koalicja Gieksy, Górnika i ich przyjaciół w jakieś 200 osób, ale podobno została pogoniona, gubiąc przy okazji kilka fantów. Z Arkowcami na górce tego dnia zasiadły delegacje Polonii, Zagłębia oraz Lecha, a na płocie zawisł transparent skierowany do obecnych Zagłębiem Legionistów. Arka na początku meczu zaprezentowała racowisko i był to chyba jedyny akcent ultras w tej kolejce. Łącznie na trybunach w Gdyni zasiadło niecałe 5 tysięcy widzów. Niebiescy na wyjazd do Głogowa otrzymali tylko 170 wejściówek, mimo że klatka pomieścić może 486 osób. Został on pomniejszony na wniosek policji, a przyczyną miał być za mały parking, który w przeszłości nieraz gościł komplet kibiców. Ruch mimo wszystko udał się do Głogowa w jakieś 350 głów i musiał siłą wyegzekwować sobie wejście dla wszystkich. W tej sprawie oświadczenie wydał ruch Chorzów, stając w obronie swoich kibiców. Chrobry przy dobrym wsparciu stylonowców utworzył około 200-osobowy młyn i trzeba dodać, że gospodarze nie byli bierni, kiedy goście mieli problem z wejściem. Tego dnia w Głogowie zasiadło 1421 widzów. Na wyjazd do Siedlec udało się jakieś 7 dyszek czarnych koszul. W 37 minucie spotkania goście pobiegli w kierunku sektora gospodarzy, żeby wyjaśnić pewne animozje. Sędzia kazał zejść piłkarzom obu drużyn do szatni, a przerwa trwała blisko pół godziny. 15 kibiców Polonii Warszawa usłyszało zarzuty. Musimy omówić sektorze na trybunie. Musimy omówić na miejsca. Do powrotu na swoje miejsca. Mecz został przerwany i nie zostanie wznowiony, dopóki wszyscy nie zajmą miejsc w swoich sektorach. Na teren stadionu. Powrotu na swoje miejsca. Na chwilę służby porządkowe wkroczą. Na teren szeregu do stadionu. Jest to bardzo niepotrzebna sytuacja. Mecz nie może zostać zrobiony, dopóki wszyscy nie zajmą swoich miejsc. Warto również wspomnieć, że wzięliśmy pod uwagę Wasze komentarze pod ostatnim filmem i nie będziemy zmieniać formatu. Na końcu każdych relacji będzie zawsze szybki skrót i liczby wyjazdowe danej kolejki. I tak na przykład w Białymstoku zameldowało się 1010 widzewiaków i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce.
Ten mecz na żywo oglądało 11 781 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w kolejce. Fani Zagłębia do Warszawy mieli udać się specjalem, ale ostatecznie odwołali go i w 170 osób przyjechali transportem kołowym. W tej liczbie znajdowało się trzech Arkowców i jeden kibic Polonii. Ten mecz przy Łazienkowskiej obejrzało 12 216 widzów i była to najwyższa frekwencja w kolejce. Do Wrocławia dotarło 234 sportowców. Gospodarze na meczu z Pogonią pożegnali swojego piłkarza, który oficjalnie zakończył karierę i z tej okazji wywiesili dla niego transparent. Piotr Celeban, legenda bez końca. Mecz we Wrocławiu obejrzało 10 879 widzów i była to trzecia najwyższa frekwencja w kolejce. W Krakowie przy Kałuży zameldowało się 550 koroniarzy i był to trzeci najliczniejszy wyjazd w kolejce. Wiślacy w 906 osób, w tym 7 dyszek ziomków z Przemyśla, pojawili się na sektorze gości w Rzeszowie. Pierwszy mecz w Rzeszowie w nowym sezonie przyciągnął nad komplet publiczności 6 tysięcy widzów. W Tychach odbył się mecz przyjaźni pomiędzy miejscowym GKS-em i łódzkim KS-em. Na wyjazd do Niepołomic wybrało się 266 kibiców rzeszowskiej Stali, w tym jeden fan Polonii. W Łęcznej pojawiło się 45 sączersów, w tym 3 fanów warszawskiej Polonii, a w Lublinie 29 olimpijczyków z Elbląga, w tym 6 fanów warszawskiej Legii. Faluba z Zielona Góra w jakieś 400 był obecny na wyjeździe w Gnieźnie. Gości wspierało 36 kibiców Górnika i 18 fanów Ostrowi. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać, co myślicie o tej kolejce. Napiszcie też w komentarzu, jakie zmiany by Was interesowały w kibolskich relacjach, bo chcielibyśmy je jakoś odświeżyć. W następnym tygodniu widzimy się już we wtorek, a ja się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.